Generalnie z planowanych rzeczy to właśnie jeszcze te, co są już zaplanowane, czyli co? Sumo. Młodeś jeszcze nie przyzwyczaił, co się dzieje, nie? Sumo jest planowane, chciałbym jeszcze tą wołowinkę Kobe przysposobić. National Museum, co poprzednio z Przemysłem nie dało rady, bo to nie był jego... Może zobaczyć w ogóle inne muzea. Tak. No jakieś takie samurajskie. Znowu widzę, że tu kurzu na tej kamerze całe mnóstwo. Walczę z tym, jak Greg Siostrzynką, ale nie mogę sobie poradzić. Zresztą musi być tak wszystko poopisywane, no bo patrz, jak oni mają minutę na... Teraz się zatrzyma. 8.54, 8.55 jest out. Ale ma pewien margines błędu. Zobacz, jak jest długa ta bramka, jakie są małe drzwi. Może podjeżdżają też inne tutaj. Albo tak, może jeszcze inne podjeżdżają. Generalnie wycyrklował na sam środek. Patrz, jak te płytki są takie trochę innego koloru, to akurat już idealnie po środku. Na to. 到着の列車は8時55分発、光り465東京駅です。次行きは列車の後ろより1号車から5号車です。京都を出ますと途中名古屋、浜松、静岡、熱海、新横浜、品川に停まります。 This train is departing at 8:58. 光ナンバー460 15 w tamtą stronę. I 9, tak? Tak. Czyli w połowie. Trochę nie pomyśleli z tymi oknami, bo ono powinno być tu, przecież nie tak siedzisz i patrzysz. Jakiś inny mamy, zauważyłeś? Bo wtedy były 3 i 3, a tu masz 3 i 2. Nie, wtedy były 3 i 2. Tam wtedy też było tak? Tak. Na pewno? Tak. Patrzcie, jak jest wszystko fajnie zrobione. Pokazane jest, w którym jesteście w wagonie, gdzie jest telefon, gdzie jest obsługa, gdzie jest toaleta, gdzie jest kosz, gdzie jest miejsce dla palących. A to jest konduktor, jak się tu pokłonił. No. Ja oczywiście zapomniałem, to poszedł, otworzył drzwi od toalety, zobaczył, czy nikogo nie ma w toalecie. Ja zamknął, poszedł. Tak trochę poczytałem po drodze. 3 godziny w pociągu to jest jednak długo, powiem szczerze. Co prawda jedziemy 400 km, ale okazuje się, że te Nozumi to tak wcale dużo szybciej nie latają. Ten kolor lata 240, tamte latają 300, ale tamte po prostu nie zatrzymują się tak co chwila, tylko no, mają na, nie wiem, przystanek po 200 km i to jeden pomiędzy na przykład Kyoto a Tokio. No i tutaj zdecydowanie byłoby to lepsze, bo no, marnujemy, no teraz 3 godziny sama jazda, dotarcie na dworzec, dotarcie do hotelu, to nam 5 godzin z całego dnia wypada na taki sam transport. Bez sensu. Na taki krótki wyjazd oczywiście, jak my mamy 7 dni. Prawie żeśmy przegapili, kurnie. Wsiadka, ale tu chyba jest końcowy, młody, wiesz? Nie ma dramatu. Nie pojechalibyśmy dalej, bo wydaje mi się, że... No, bo on akurat siestę ma w tym momencie. Station, na 100%. おはようございます。 Wow, jaka dziura tu jest. Chyba nie, przyszli goście, widzisz, niebiescy do sprzątania. Z paskiem, zaraz założą. Tamten po prostu komara przyciął. Dobra, muszę teraz... Z perspektywy czasu i już kilku destynacji, które ostatnio odwiedzałem, muszę przyznać, że tokijskie metro jest
jedna z najlepszych identyfikacji wizualnych i ogólnie oznaczeń. Absolutnie bez żadnych problemów. Osoba mało wprawna, nie mająca do czynienia z tym tematem, sobie tutaj da radę. No i przede wszystkim pomimo tego zagęszczenia tych ilości różnego rodzaju możliwości komunikacyjnych, w prosty sposób za pomocą jednej czy dwóch aplikacji wszystko sobie ogarnąć. Nicy, tylko nie wiem do czego oni się tutaj szykują. Że co? Nie, to są chyba... Ale tak, sympatycznie. Od razu młody możemy coś przypalić do jedzenia. Chociaż z tymi walizami trochę słabo, nie? Tak, tak. To są w strojach klubowych. Nie wiem, o co chodzi. Tylko, że z tą walizą, wiesz, tu jest tak jak mało miejsca jest w środku. No to jest właśnie problem. I weźcie sobie jeden hotel, nie przesiadajcie się między hotelami, bo to strata jest czasu. Bo już byśmy tu dzisiaj coś... No, ale przejdźmy kawałek. Obcym dolili, nie? Tym razem już metro. Słychać, że wchodzi. JR pasa niestety nie pojedzie się, bo po pierwsze nie ma budki, a po drugie nie ma budki. Booking reservation we have. You need my passport, I presume. Yes. Large room with ocean view. Ocean view, okay. Kebab nam się trafił. Możemy sobie przejść tędy, bo będziemy wchodzić tutaj pod tą stację, wiesz? Panie kolego. A widzisz, on przez długość tego dyszla swojego, tutaj jeszcze coś jest. Przez długość tego swojego dyszla w tej rykszy reguluje sobie wagę tych klientów, tak żeby był w miarę zbalansowany, nie? Już mi się podoba. A, kurczak po prostu. A, podroby. Różne inne części kurczaka. Fried rice set. No, i o to chodzi. To wszystko jest ze świninką, czyli z wieprzowiną. Ja wchodzę w tak zwany moyashi noodles z fasolą, czyli będą grzmoty dziadka pod pierzyną. I to, dumplings, 6 piece. A jaki jest twój wybór? Tak wygląda lokal. Panie tam sobie chodzą. Robią różne rzeczy. O, Asahi jest jeszcze. Biru. Tak wygląda to na tym. Ten nomin. Ja sobie sprawdzę, czy będzie to adekwatne z tym, co widać przed sklepem. Bo tam tak to właśnie się prezentowało i to mnie zainteresowało. Może być jeszcze taką zagadką, czemu oni się tak ekscytują co jakiś czas. To się okazuje, że jak wchodzi jakiś klient, to go wszyscy kucharze, obsługa wita, że witamy nowego klienta. Nie wiem, czy już to mówiłem, jak mówiłem, to będę mówił drugi raz. I potem jak... O, i potem, że zamówienie przyszło i że ktoś zapłacił i wszyscy dziękują, że przyszedł do takiej restauracji i właśnie tutaj je. Bardzo mi się podoba. I jak zwykle przy każdym tym stoi zestaw woda z lodem. Nie trzeba się stresować, jak ktoś nie lubi biru, woda jest zawsze gratis. No i tradycyjny secik z różnymi dodatkami i pałeczki. A jeszcze jest menu japońskie. Ale ta sama cena, nie dymają tutaj widzę obcokrajowców. To jest śniadanie nasze dzisiejsze, a później mam nadzieję coś, jakieś sushi się muszę przyjąć. Dostaliśmy coś takiego, co jest niestety dla mnie zagadką, co to jest. Smak zupełnie niepodobny do niczego. Pierwszy raz mój kubek smakowy atakuje. Ja wiem, czy to... Nie, jakieś, chyba fanem bym nie był. Jakaś kapusta kiszona? Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest w ogóle. Zupełnie nawet nie mam... Pomysłu. Myślałem, że to jest jakiś ogórek? Nie, myślę, że na nie. Na początku myślałem, że ogórek. Może jakiś kabak teraz... taki marynowany albo co? To jest trochę z jakiegoś oleju, wydaje mi się, patrz, to jest tłuste. Nie, to bardziej chyba ocet. Nie no. Ocet jest płynący, a to jest widzisz, ewidentnie.
To jest ginger, tylko jakiś pod jakąś inną postacią. No nic, jest coś nowego. Solidna. Ja nie wiem, jak to rodowity Japończyk jest w stanie obcyndolić. Dobre? Dobra, to ty masz fart. Zobaczymy, czy ja też mam fart dziś. Z kiełkami i trochę makaronu. I w ogóle tak jakby... I mam zobacz, jeszcze taki, tutaj te. Takie gęste. Tak, gęste. Taka galeta. No. Ale też smaczna. Ale to jeszcze chciałem porównać ze zdjęciem. Sytuacja podobna do tego, co u nas się dzieje. Kurde, no ta porcja jest gigantyczna. Jak za tam 15 zł. O. I przyjechały pierożki, może najpierw je. Obsniemy, że kurki są ciepłe, nie? Tak, ale młody, zdajesz sobie sprawę, że tutaj pierożki się konsumuje z sosem sojowym. Proszę. Ja nawet Nutellę jem z sosem sojowym. Ja wszystko jem z sosem sojowym. Nawet jak robię sobie transfuzję, to właśnie z sosu sojowego. Dobrze, nie lewa pierwszy. Jak widać, jedzenie było fantastyczne. Ja jestem taki nażarty, że do wieczora to co najwyżej coś na słodko. Tak wam ceny pokażę. Okazuje się, że browar jest tutaj jedną z najwyżej wycenionych kredycji. Na przykład 390 kosztuje browarek, a 190 kosztuje 6 pierożków, a 12 360. To jest zestaw za 500, 6 pierożków z browarem. Ten browar tutaj rozprowadzają sobie, jak tralala.